No, no insistas, tuerca, se entiende que no. Nie nalegaj, moja stara się nie zgadza. Jesteś głupi. Ciągle wyskakujesz z tym samym. Moja stara nie chce, żebym był złodziejem. Nie bądź głupi. Ona nie musi się dowiedzieć, że pójdziemy do tego domu. To łatwa praca. Nie przekonasz mnie. Nie zostanę złodziejem. Zastanów się, Chuy. Zobacz, jak żyjesz. Jakie masz buty. A to okazja, żeby napełnić sobie kapsę. Zostawił mnie. Odszedł na zawsze, Leonor. Nie załamuj się. On wróci. Leonor ci to mówi. Nie wróci. W takim razie odda ci tylko przysługę. To kretyn, pan nikt. Ale ja go kocham i to mnie boli. Nie rycz. Uczeszę cię, wystroimy się i pójdziemy do baru, gdzie pracuję. Jestem ulubienicą właściciela. Na pewno da ci pracę. Został mi tylko Julio. Bez niego życie nie jest nic warte. Nic się nie liczy. Pyszne wino. Dobrze wybrałeś. Smakuje ci? Jest z Kalifornii. A i w Meksyku zbiory były wspaniałe. Jak ci się podobał wczorajszy koncert? Świetnie się bawiłam. To dobrze. Przy wejściu jakiś chłopak sprzedawał losy na loterię. Dokuczał. Nie zrobił nic, żeby cię rozgniewać. Był natrętny. Po prostu pracował. My byłyśmy wystrojone, a on był w łachmanie. Nie mów tak. Ona mówi tylko to, co myśli. Moim zdaniem ci chłopcy najpierw sprzedają losy, a potem okradają ludzi. Nie można z nami rozmawiać. Tak tylko powiedziałem. Dokończ kolację. Zostaw ją. Zobaczyła w tym chłopcu swojego syna. Jak długo to będzie trwać? Dziecko zmarło. Nie wierzę w porwanie. Tego nie wiemy. Co? Wybacz, mówię głupotę. Jedzmy kolację. Na zdrowie. Pyszne wino. Co tu robisz? Źle się poczułem. Nie wyszłam na spacer. Wczoraj poznałam faceta. Ma 70 lat. Zaprosił mnie do siebie. Tańczyłam dla niego. Dobrze mi zapłacił. Wyjechał, ale za wszystko zapłacił, więc dobrze się bawi. Nadal się smucisz z powodu Julia? Nie mogę bez niego żyć. Jesteś ładna. Możesz mieć kogo zechcesz. Dlaczego przejmujesz się tym idiotą? Porzuconej kobiecie jest bardzo trudno. Jeszcze nigdy nikt mnie nie porzucił. Nie, ktoś mnie rzucił. Wiele lat temu. Ricardo Alarcón. Złościsz się z powodu wczorajszej rozmowy? Zdenerwowałam się, bo mój mąż i moja córka nie są wyrozumiali. Uważają tego chłopca za przestępcę. A mnie smuci, że po 16 latach nadal wszędzie widzisz naszego zmarłego syna. I tak będzie do czasu, aż mój syn znajdzie się w tym domu.
Woda jest cudowna. Pojedźmy do klubu jachtowego i popłyńmy gdzieś motorką. Może innym razem, bo umówiłam się ze znajomym. Kiedy się zaręczymy? Jesteśmy kuzynami, więc to niemożliwe. Wielu kuzynów zakochuje się w sobie i się pobiera. Znowu cię odtrąciła? Prędzej czy później ulegnie. Pewnie. Twój kuzyn chciał cię pocałować. Natręt. Przecież ci się podoba. Owszem, jest przystojny. Poza tym ma niezłe ciało, o którym można marzyć całymi nocami. Kochanie, nie wychodź taki zły. Nie jestem zły, tylko smutny. Przeżyliśmy trudne chwile. Wynosz to z pamięci. Nie jest ci łatwo, ale nigdy nie będziemy szczęśliwi, jeśli nie zapomnisz o mnie. To niemożliwe. Proszę cię. Ciągle myślę o tym chłopcu sprzedającym losy w teatrze. Rozumiem, przez co przechodzisz i co czujesz. Ale nie chcę, żebyś cierpiała. Kocham cię. Ty zapomnij o nim, ale ja nie mogę. Dla mnie mój syn jest kimś realnym. On istnieje i może jest bardzo blisko. Jak chcesz. Zgoda. Ale nie podoba mi się, że cierpisz. Nie chcę tego. Pocałuj mnie. Dzień dobry, Lupe. Idziesz sprzedawać swoje znaczki? A my jesteśmy tacy biedni. Może ktoś się zlituje i da mi kilka centów. Mieszkasz w pobliżu? Kilka przecznic dalej. Tam, gdzie jest stoisko z rybami. Mieszkam trochę dalej. Lubię chodzić do kościoła, bo to mi przynosi szczęście, no i sprzedaję znaczki. Chodźmy tam razem. Idź, a ja przywitam się ze swoim krewniakiem. Za chwilę spotkamy się pod Domem Bożym. No to do zobaczenia. Gdzie moja mama? Musiała wyjść. A dokąd poszła? Do sąsiadki, której zmarł mąż. Fatalnie. A która to sąsiadka? Mieszka przecznicę dalej. Blanco, czy ty czegoś nie ukrywasz przede mną? Jak się bawisz na plaży? Super padre. Fajnie. Mój kuzyn Bruno robi do mnie słodkie oczy. Podoba ci się? Nie tylko mnie, ale i wszystkim koleżankom ze szkoły. Jest bardzo przystojny. Słyszałam wiele historii o kuzynach, którzy się pobrali. Podobałoby mi się, gdybyś była z Bruno. Zastanów się, a potem podejmę decyzję. Może zakocham się w kimś innym? Nie lubię, kiedy chodzi sama po ulicy. Nie musi prosić cię o pozwolenie. Miałem na myśli jej chorą nogę. A jeśli upadnie, kto jej pomoże?